Proszę Państwa, spotykamy się w 75. rocznicę wysiedleń Zamojszczyzny. Jesteśmy na terenie Rotundy. Tutaj zginęło wielu Polaków. Stoimy przed grobami osób, które tutaj na Rotundzie, w tym obozie Policji Bezpieczeństwa Gestapo, przez Niemców zostało zamordowanych. Te krzyże obok samej Rotundy to są krzyże osób, kilku tysięcy, około, mówi się około 8 tysięcy Polaków, które tutaj na terenie Rotundy w czasie II wojny światowej zostało zamordowanych. Są także inne krzyże, wcześniej jeszcze na drodze prowadzącej, obok tej drogi prowadzącej na Rotundę. To są krzyże w kierunku Rotundy, jak idziemy po prawej stronie, to są krzyże żołnierzy września 1939 roku, którzy tutaj walczyli w bitwach pod Krasnobrodem, pod Suchowolą, pod Tomaszowem, między innymi pod Suchowolą, jak wspomniałem, walczył generał Anders. Nawet w Suchowoli na Plawalni, jako taką ciekawostkę powiem, mieściła się kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i to z tego powodu takie zacięte boje o Suchowolę się toczyły. Tam właśnie z tej Suchowoli pochodził, o którym już wspominałem, pochodził ksiądz proboszcz. Tam był proboszczem ksiądz Władysław Bocian, który tutaj też na terenie tej Rotundy zginął. Obok tych grobów żołnierzy września 1939 roku, już po wojnie, miały miejsce ekshumacje i zostali także pochowani partyzanci. Partyzanci, których ciała zostały ekshumowane, ci, którzy zginęli tutaj w tych roztoczańskich lasach. Po drugiej stronie drogi są także groby żołnierzy radzieckich, głównie też z oddziału Miszki Tatara, takiego znanego dowódcy radzieckiego, i też jest kilkaset pochowanych Żydów, głównie ze Szczebrzeszyna, przecież nie tylko. Też są groby z Gwiazdą Czerwoną, czyli żołnierze Armii Czerwonej, i z Gwiazdą Dawida, czyli Żydzi. Tu na miejscu, gdzie jesteśmy, na terenie Rotundy, zostało pochowanych około 45 tysięcy Polaków, którzy oddali życie za to, żebyśmy my teraz mogli żyć w tej wolnej Polsce. Na samej Rotundzie zginęło 8 tysięcy żołnierzy. Także Państwa też zapraszam, żeby odwiedzić samą Rotundę, zobaczyć te cele, kaplice pamięci, Wołyniaków, około 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców, cela pamięci zbrodni komunistycznych, gdzie ostatnią ofiarą jest Józef Giza, który został zabity przez zomowców w kopalni Wujek w 1981 roku, czyli już w czasie stanu wojennego, w czasie wojny jaruzelskiego. On jako mieszkaniec Zamojszczyzny wyjechał właśnie do Katowic i tam zginął w kopalni Wujek. Kolejne jeszcze kaplice to m.in. kaplice ofiar Zamojszczyzny, którzy zginęli w Auschwitz czy też na Majdanku. Jest kaplica tych partyzantów, którzy walczyli tutaj w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. Jest także m.in. kaplica pamięci dzieci Zamojszczyzny, którzy tutaj też taką szczególną ofiarę ponieśli. Wiele zginęło także w tych transportach, w pociągach, zostało zamordowanych, umierali z głodu czy też z chłodu, bo też te wysiedlenia często działy się zimą, były bardzo niskie temperatury w tych obozach przesiedleńczych, w Zwierzyńcu czy w Zamościu bardzo małe porcje jedzenia otrzymywali, także w takich bardzo trudnych warunkach w tych barakach obozowych przebywali. Później w pociągach, gdy te transporty odchodziły z Zamościa w takich tych wagonach bydlęcych, po wiele set nawet osób w tych pociągach się znajdowało, w tak bardzo trudnych warunkach, na zatrzymanej stacji, na przykład w Lubinie czy w kolejnych miejscach, wynoszono trupy dzieci czy też osób dorosłych. Umierali. No, były takie sytuacje, że jadąc tymi pociągami wysiedleńcy nie otrzymywali nic do picia i na szybie pociągu sklaplała się woda, więc każdy mógł tam sobie chociaż polizać tą szybę, żeby kilka kropel wody, ale dzieci
czy też osoby starsze nie wytrzymały trudów tych warunków i często w tych wagonach umierały. Także, drodzy Państwo, zachęcam także do odwiedzenia rotundy, żeby na własne oczy zobaczyć te właśnie kaplice pamięci osób, które tutaj walczyły o to, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. Proszę Państwa, nazywam się Janusz Malicki, jestem tutaj przewodnikiem po Zamościu i Prostoczu. Prowadzę też taką stronę www.przewodnikzamość.pl, gdzie znajduje się więcej artykułów także na temat czasów II wojny światowej. Oczywiście także inne tematy, inne okresy historyczne. Także zachęcam, żeby zapoznawać się z naszą historią, o tych naszych starych dziejach, o naszych przodkach, którzy tutaj budowali Zamość, później także walczyli o jego wolność. Nazywam się Siwko Danuta. Przyjechałam z Biłgoraja opowiedzieć historię mojej rodziny. Pokrótce, moja mama pochodziła z Suchowoli, Janina Grabowska. I w czasie wojny, jako młoda dziewczynka, ukrywała się tak jak inni w lasach razem z rodzicami, żeby ich Niemcy nie dopadli. No, pasąc krowy, to widziała naocznie, jak przywieźli rodzinę żydowską i rozstrzelali ich. Nie widziała, co ma zrobić, przerażona. Widziała, jak młody chłopak, kawaler, nie chciał się rozbierać, bo się wstydził i uciekał. W locie go zastrzelili, krew bryzgnęła. To się nie da opowiedzieć, także trudno mi jest nawet oglądać rekonstrukcje, bo one nie odzwierciedlają tych strasznych przeżyć, które te dzieci przeżywały. Mama nie bała się śmierci. Później Niemcy zabrali ją z domu i jak już nasiedlili nasiedleńcami tam z Czeczenii, z Serbii, jako służącą, żeby tam posługiwała im. No, dzieci nawet były grzeczne. Nawet jej się podobało, że tam im usługiwała, bo się jakoś czuła już bezpieczniej, że ją nie zastrzelą, jak będzie wszystko robić dobrze. Ale miała rodzinę, wujek pytał się, czy chodzi, wypytywali ją się, no, ona nie wiedziała, co to partyzanci, czy należą do partyzancki, czy nie. Wypytywali ją się, czy chodzi czasami do domu, no czasami jej pozwalają, no kiedy będzie, no będzie gdzieś za 2 tygodnie będzie mogła wyjść do domu. I w tym czasie, co ona była w domu, to ten dom spalili. Pospaliła nasza partyzancka, żeby wykurzyć tych nasiedleńców. No i później mama była oskarżona o to, że współpracę z partyzantkami. Ona po prostu jako 13, 14, 15 lat miała, ona nie rozumiała, wujek to nie był partyzant, tylko dla niej wujek i nie rozumiała, czy są partyzantami, czy nie są. I postawili ją do rozstrzelania. Cały dzień stała na dworze, pilnował jej jeden Niemiec, czekał na tego, który ma rozstrzelać ją. I jeszcze próbowali wymusić na niej, żeby się przyznała o tą współpracę, o tą partyzantkę, co oni robią, gdzie są, kto należy. No mama w sumie nic nie widziała, nic im nie mówiła, tylko po prostu się pogodziła, że ją zastrzelą już. No i przyszedł ten pan, który miał rozstrzelać i poznał tą dziewczynkę, a Niemcowi jej wujek naładował buty, naprawił, bo buty się popsuły. I tak mu szkoda się zrobiło, że rodzice są starzy i jakoś darował jej życie. W sumie za te buty naprawione ocalała. Ale taki miał uraz później przez całe życie do końca. Nawet nie chciała o tym mówić nikomu, tylko nawet listonosz jak przychodził, to drżała cała, że Niemcy po nią idą. I nie chciała żadnych nigdy filmów o wojnie oglądać, nic nie chciała rozmawiać o tym. No i no, chorowała cały czas na serce. Mi się wydaje, ja wysłałam też z mlekiem matki tą strach przed wojną i strasznie boję się, nie oglądam rekonstrukcji, boję się filmów wojennych oglądać. Ten strach we mnie siedzi i boję się, że to przejdzie na moje dzieci.